muzyka. Od dawna już jedno z moich największych zainteresowań, zaraz po tym jak mój starszy brat dał mi tego małego niebieskiego Creative'a, na którym był album Radiohead. OK Computer. Ale ja jakoś Radioheada nie pokochałem. Jakoś leciałem w zupełnie inne gatunki. O. Piąta klasa, Linkin Park. I do dziś słucham, kolekcjonuję. Linkin Park 3, Foo Fighters, od jakiegoś czasu nawet Gorillaz. Ale był ten jeden gatunek, który ja zawsze pomijałem, trzymałem się od niego z daleka. Mówię to oczywiście o rapie. To była naturalna kolej rzeczy. W końcu Linkin Park był połączeniem metalu i rapu. Ale nie myślcie sobie, że mówię o zwykłym rapie, ponieważ idziemy jeszcze niżej. Mówię o polskim rapie! Słuchałem na przykład Tako w gimnazjum, jego pierwszych 3 albumów. Wtedy to już był 2017, więc wyszedł Sprycer, więc próbowałem się zadowolić tym, co wykonywał wcześniej, bo Sprycer, no... nie był fajny. Potem cofnąłem się do inspiracji pana Tako. Łona. I w sumie też zajawka od starszego brata. Jego teksty się w ogóle nie zestarzały, a niektóre mają już po 20 lat. Głównie chodzi tu o przekaz. Dobór tematów, to w jaki sposób je przekazuje, jego flow i Weber na bicie, to wszystko składa się w wyśmienitą mieszankę i to jest jego chyba najlepszy album, jaki dotąd wyszedł. Sama następna stacja Tako Hemingwaya jest tylko i wyłącznie inspiracją bez mapy Łony. Gdzie jest Afro? Afro! Coś tam gówno. Oni też robili rap, ale w czasach 2000. To jest akurat płyta z 2012 albumu, gdzie bardziej przeszli na pop. Bo ich pierwsze płyty są już nieco rzadkie, a jak się da znaleźć, to są niestety nieco drogie. Ale hej, przecież masz te streamingi, po co w ogóle kupujesz takie gówno, jak chcesz go jedynie posłuchać. Masz Spotify, 3 piosenki i 2 reklamy. YouTube masz, tam też darmowe, YouTube znajdziesz YouTube. Ale cóż, ja na przykład płyty kolekcjonuję i takiego afro bym sobie chciał mieć na półce. Ale twórcy wiedzą, że ludzie coraz rzadziej płyty kupują, więc muszą w jakiś inny sposób skłonić do kupna swojego produktu. Czasem jest to koszulka, czasem jest to naklejka, czasem jest to naklejka gratis album. Czasem jest to też autograf. Chyba, że... no właśnie. To, co zaraz zobaczycie, kupiłem głównie dlatego, że dodatek do głównego dania był dla mnie komiczny, wręcz oryginalny. A sam wykonawca to jest obecnie jeden wielki mem w internecie, no. Czekałem dłużej niż miesiąc na ten preorder, a sponsorem tego odcinka jest... mój brat, któremu ciągle wiszę hajs za tę przesyłkę. No, spójrzmy na skarby, ale najpierw... o! Oj, Erik, już swoje wycierpiałeś. Lećmy. W sumie, po cholerym to teraz jest. Ta paczka wygląda, jakbym z jakiegoś seks-shopu zamawiał. O. No nie, no serio? Dobra, idźcie stąd. Zagradzacie mi drogę, panowie. Hulanki. Ta taśma, ten napis wygląda okropnie, jakby chcieli podrobić nazwę jakiegoś mało znanego zespołu metalowego, którzy chcą być cool i robią tak, żeby napisu ich zespołu nawet nie dało się zrozumieć. Czy oni im przysłali tampony, czy oni im przysłali album, bo ja już nie wiem. Twoja kolej, bro? Tyle? Chyba tyle. No, dawaj! Dawaj! A! Mamy to. Zaraz do ciebie przejdziemy, przyjacielu. No. Oho! Co my tu mamy? Jest to autograf młodej Leokadii. Zawie się w bardzo ważnym dla mnie miejscu. Dalej. Naklejki! Już miałem zostawić ten temat na potem, kiedy będę recenzował płytę, ale... ta okładka... jest brzydka. Te kolory, to połączenie białego z różowym, to w ogóle ze sobą nie gra, to jest okropne. Wygląda jak podróbka najnowszego albumu Ash Nicole, Demi Devil. Tylko, że tamta okładka, w porównaniu do tej, jest ładna. Co nosi internetu, ale... ten napis, co to miał być? Nike jakiś? No, widzicie? To łyżę? Nike, ejo. Nie jest to jeszcze brzydkie, ale na pewno tego nigdzie nie nakleję. Dobra, zanim przejdziemy do main eventu, jeszcze wróćmy do płyty. Odbija się. Fajne. Co wy macie z
tą czcionką, kurwa. Idzie świecią cię po bokach, lansi. I, nie, okładka, przód jest okropny. I wiecie co? Tył też wcale nie nadrabia, ani trochę. Dobra, otwórzmy to. Może w środek nie zaskoczy jakkolwiek. Powoli, żeby nie zepsuć. Edycja kolekcjonerska. Eee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 e, skur... To mi te płyty... A, dobra. Siema. A, czy oni pisali te... markerem? Z tyłu, no. A, to nie jest marker, to jest po prostu nadrukowana imitacja markera. Spoko. O, że im dalej idziemy, tym jest to brzydsze. Nie ma żadnej karteczki, jest jedynie zdjęcie Leosi. Nic? Zawsze jakieś skarby były w takich miejscach. Dobra. To potem odpalimy na mojej wieży, zobaczymy, czy to w ogóle działa. It's time for the main event, guys. Ej, przygotujcie się, ponieważ właśnie dla tej jednej rzeczy kupiłem w ogóle ten syf. Czuję się, jakbym wrócił do techniki w podstawówce. I jeszcze więcej farfosli. O, tak na wszelki wypadek, jakbym miał mi to gówno odesłać. Po co była ta taśma? Ona jest okropna! O, no zamknij się! Szklanki! Szklanki! I to był ten oryginalny pomysł. Może to rozpakuję, najpierw nie będzie mnie słychać. Szklanki? Takie same. Bez zmian. Miksuje ten hip-hop, to było dopiero intro i zaczynają się hulanki. I zrobiłbym oczywiście teraz taste check, ale jestem za biedny na Bacardi, a tak naprawdę jedyne co się należy takim szklankom od tej brzydkiej okładki to... Och, to jest klątwa! Nasze Leocardii już zaczynają się chyba hulanki tej szklance. No. To było dopiero intro. I tak naprawdę z tego całego zestawu tylko szklanki są jakkolwiek ładne. Jeszcze ten kawałek papieru. Autentycznie chciałem sobie kupić te szklanki, wiecie, na jakiś wypad na pokera u znajomego. I do takich celów na pewno będą spoko. Jeszcze nie widziałem nigdy takiej promocji albumu, choć mogę się mylić i ktoś coś innego już odwalił. Ale młoda Leocardia mnie tym kupiła. Chyba trzeba to... W sumie nie jesteś taka zła. Pifo na bok. Teraz przydałoby się sprawdzić, czy ta płyta w ogóle działa. No, idźmy. Musiałem tę dobrą płytę wyjąć, żeby... Spójrzcie na tę płytę, nic powydziwianego, jedno błękitne tło, schodki, Iwona i Weber, który prawdopodobnie robił sobie zdjęcie tam. Ładny, schludny napis utworów. W środku kilka zdjęć, płyta, również w minimalistycznym stylu. O, tutaj... O, tu sobie jedziemy, Energy Land, tu jakieś chmury, tu świeć, dełko musi być. Moja mama by to rozczytała, tę czcionkę. O, i więcej świeci dełek jeszcze. O, bo czemu nie? Tylko to jest ładne. I to by było w sumie tyle. Czy było warto? Nie. Jeśli lubisz gry retro, muzykę i anime, to polecam zostanie sobie na dłużej i obserwowanie tego, co robię. Na pewno coś jeszcze fajnego powstanie. Jak na razie to... Idę spać.